Siema widzowie, jedziemy dzisiaj robić generalną próbę orki tego ugoru. Wyrwałem jednego pnioka, stwierdziłem, że nie ma sensu nagrywać, bo za świeże to jest i szkoda po prostu mi ciągnika było. I mówię, że nie ma co się mordować i oboruję, jak się oborze te pniaki, to wtedy się wyrwie i będzie git. A co miałem mówić? Wziąłem sobie krój od Stacha. Montujemy dziada. I co? Zobaczymy, co się będzie działo. Jak się będzie chciało to orać, to zorzemy. A jak nie, no to biorę rotacyjną i rotacyjną będziemy ten ugór kosili pierw. A dopiero następnie będziemy... O. Oraz, nie? Także co? Każdy lubi akcję ugoru. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jak będzie to tak docinać już. Kręcimy. Niech się trzyma. Zobaczymy, co się będzie działo. Jest godzina. Akurat godziny popołudniowe są, to co powinno się robić, ale nie winszuję temu tej orce w tą trawę sukcesu. Zobaczcie, ziemniaczki powinny już na dniach wychodzić. Ostatnio spadło u nas 10 litrów deszczu aż. I co? To coś mi się z przyciskiem spierdaczyło. Czy nie zaśniedzia po prostu tutaj w tym miejscu, to o, to się dzieje. Przerzewiało mu się trochę. Parkujemy pod Bóg. Jedziemy robić próbę orki ugoru. To co lubicie najbardziej. To co lubicie najbardziej. Pisaliście mi, że nie możecie się doczekać orki tego ugoru, także zobaczymy, co to wyjdzie. It's... A jak nie, to przy okazji się rotacyjną przepali, bo tu się skosi w tym sadzie tutaj. Także będzie co robić. Dobra, zaweczki. Pług z rdzy omieciony przez to, że orałem te kawałeczek po te ziemniaki. O. Dobra. To co? Się zostało dziadostwo. No, trzeba będzie nasmarować. Chyba już czas. Dobra, bierzemy śrubę. Stawiłem w bronach. Co, jak się zorze ten ugor, to biorę talerzówę i talerzówą przelecę, a potem to ubi zasieję na popłoch. Pokosić nie będę, bo i będę musiał i tak prysnąć później. Tak będę musiał później prysnąć i tak, także żeby zobaczyć, co się dzieje. Jakby uszczelnia strzelił w tym. Narobił. Dobra. Jedziemy. Teraz siatka przyjechała. Zobaczymy, co będzie się. Co się uda zrobić. Kurwa, to jest jakaś pietruszka posadzona. Jesteśmy, będzie Zizi Buczek, podjazd pierwszy.
tak, że co? No będzie kolor. Ciekawie, powiem wam. Trzeci bieg. Polowy i rura. No bo jak inaczej? Zobaczymy jak z tymi ścinaczami będzie to szło, bo ja wtedy orałem dzierżawę. To było bez ścinaczy. Trzeba będzie pod większym kątem ustawić chyba i kółko bardziej rozkręcić. Pod większym kątem nie trzeba ustawić kółko. Polowe biegi. Dobra. Będę musiał łańcuch skręcić. Wiem, tak kubnie latem. Dobra. No i zobaczcie jaka tu jest zielenina. Kurwa. Motylką na słońce. Widzowie. Kółko w tej pracy tu będzie raczej niepotrzebne. Zobaczmy czy jest jakaś wilgoć w ziemi. Coś tam jest pod tą trawą. Kręcamy, żeby nam pług nie latał. Easy butcher, podjazd pierwszy. Dobra, a to sobie zapnę, bo szkoda, żeby gubić bolce. Jeszcze dziura jest. O, dobra. Oj. Cofniemy się i rura jeszcze raz. Trochę rozkręcić. Trzeba chyba iść po obciążnik do pługa, bo nic z tego nie będzie. Ścinacz nie jest dobrze. Trawa trzyma. Teraz się zaczyna zabawa tak naprawdę. Teraz się zacznie zabawa jak pierwsza bruza przyjechała. Zobaczymy jak to będzie szło. Wziąć to, tu się przypycha do nostra. Jejku, jejku. No ale bez ścinacza nie ma szans orki w takich warunkach. Tak tu, już kurwa, do koszenia trawa. Ale trójka chodzi.
Co jest się tak... Korzenie, Jezus. Kręcę dziada. O. Dobra. Próbujemy tak. Znowu kurde ten ścinacz spadł. Jest zabawa. Te 60 orów tutaj to będę łupał cały dzień. Ułożę go wyżej może i wtedy pójdzie. Zobaczcie. Nie ma nic wilgoci tutaj. Nic a nic. Nic, chyba będę rotacyjną wyciągał, rotacyjną, co przechlastam i będzie wtedy szło. Szkoda, męczy ciągnika. No miał jakiegoś 16, jaką kurwa, zapiąłby 4 skiby, całą ramę, tak głęboczym wytuszem. Cóż z tego, jak to się nie chce odkładać odpowiednio. Ścisnę go trochę wyżej, wtedy może nie będzie wtedy wypadał. O. Dobra. No. Próbujemy. Dwa kółka się zrobi. Krzywo, a i tak już spada, widzę. To go puszczę.
teraz. Nie będzie. Po co? Szkoda ciągnika, a po drugie szkoda ropy, ale te ci biegi chodzą polowe. O kurwa, ale nie polowe. Pierdaczył pom piątkę. Do domu. Nie ma co, bo się nie kryje jak należy. Golę to rotacyjną i wtedy pomyślimy, czy rozwalić to, czy kosić. Znaczy się, czy będę rozwalał jeszcze bąkiem, czy nie, ale chyba nie, skosi się. Widzicie, bo się nie kryje tak należy, a szkoda mi ciapka, bo ciapek ma ciężko przerzucić ten materiał, kurna, cały, bo widzicie. Dokładnie to są duże, przerobione na duże, to wiecie. Nie jest ciekawie, szoków tyle, akurat się skosi te takie pniaczki, będziemy powoli jechać rotacyjną, będziemy golić. No cóż, podjazd pierwszy nieudany, podjazd drugi będzie lepszy, no ale najpierw trzeba skosić. Czekajcie. Zadusiłem ciapka prawie.
Czekajcie na więcej informacji. Mam nadzieję, że się pojawi. Na razie nic nie mamy konkretnego, ale w końcu się pojawi. Także trzymajcie się.